Dzień dobry. Żywność antyrakowa ma działać przede wszystkim chemoprewencyjnie, to znaczy zmniejszać ryzyko zachorowania na raka. Chociaż rzecz jasna, tego ryzyka całkowicie nie wyklucza. Podam teraz kilka takich produktów, które są łatwo dostępne, tanie i mogą być wykorzystane właśnie w chemoprewencji. Nie o to chodzi, żeby wyszukiwać jakichś trudno dostępnych, nieznanych i drogich produktów spożywczych, a i tak zachorować na raka. Po pierwsze, koncentrat pomidorowy. Generalnie likopen, który jest również w pomidorach. Z tym, że w koncentracie pomidorowym jest go około nawet ponad 100 mg na 100 g produktu, a w pomidorach no, nieco poniżej 5 mg. Ketchup zawiera około 10 mg na 100 g produktu likopenu, a więc również mało w porównaniu do koncentratu pomidorowego. Likopen jest węglowodorem polijenowym i w zasadzie należy do karotenoidów, czyli do tej samej grupy co alfa i beta karoteny z marchwi. Z tym, że nie powstaje z niego witamina A, a więc nie jest prowitaminą A. Niemniej wykazuje właściwości przeciwutleniające i przeciwnowotworowe. Jest znacznie silniejszym przeciwutleniaczem niż na przykład luteina, zeaksantyna, alfa i beta karoten, czy niektóre inne przeciwutleniacze, takie jak na przykład witamina C. Natomiast warto tutaj pamiętać, że likopen jest dosyć odporny na działanie wysokiej temperatury, więc smażenie specjalnie mu nie przeszkadza, tak jak to ma miejsce w przypadku na przykład nienasyconych kwasów tłuszczowych, czy na przykład chociażby witaminy C. Kolejnym takim produktem jest gorzka czekolada, zawierająca powyżej 70% kakao. Oczywiście czekolada zawiera związki takie jak anandamid, czy takie jak 2-fenyloetyloamina, które mogą działać, no po prostu poprawiać nastrój. Chociaż wpływ 2-fenyloetyloaminy jest tutaj znikomy, ponieważ jest ona w jelicie rozkładana bardzo szybko przez oksydazę monoaminową do nieaktywnych metabolitów, które nie działają na centralny układ nerwowy. Niemniej czekolada zawiera polifenole, zawiera kwas felurowy, kwas kawowy, kwas chlorogenowy i również wykazuje właściwości przeciwutleniające. 2, 3 czy nawet 4 kostki czekolady gorzkiej, powyżej 70% kakao, nie powinny żadnej zdrowej osobie zaszkodzić. Kolejnym takim produktem jest herbata, najlepiej biała herbata albo zielona herbata, które zawierają również polifenole, a więc również kwasy organiczne, ale także pochodne kwasu galusowego, pochodne taniny, m.in. galusan epigallokatechiny. Są to związki o działaniu przeciwnowotworowym. Ich działanie polega na hamowaniu aktywności topoizomerazy typu drugiego. I w tym zakresie jest nawet nieco podobne do niektórych chemioterapeutyków stosowanych w leczeniu nowotworów, takich jak na przykład topotekan czy etopozyt. Warto tutaj jednak zwrócić uwagę, że galusan epigallokatechiny, garbniki i taniny zawarte w herbacie działają ogólnie przeciwzapalnie i można je polecić osobom ze wrzodziącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Crohna, a także ze skłonnością w ogóle do biegunek, ponieważ wykazują nie dość, że działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, to jeszcze uszczelniają drobne naczynia włosowate i działają bakteriostatycznie. W aptece można kupić komercyjnie bez recepty dwa preparaty, mianowicie zawierające zasadowy galusan bizmutu, ale także, który dawniej był stosowany właśnie doustnie, w chorobie wrzodowej żołądka i jelita grubego, a także można kupić białczan, a mianowicie albuminian taniny. Kolejnym takim produktem są niewątpliwie goździki i cynamon. Z tym, że skupmy się przez chwilę na cynamonie. Cynamon zawiera przede wszystkim aldehyd cynamonowy i zawiera eugenol o silnych właściwościach przeciwutleniających, przeciwzapalnych, przeciwbólowych, znieczulających i także przeciwnowotworowych. Jak go przyrządzać? Najlepiej kupować w postaci takich lasek, świeżych, pachnących, mielić i dodawać do herbaty. Natomiast zastanawia nas często, ile tego cynamonu można zjeść, ponieważ słyszeliście zapewne, że zawiera kumaryny. Kumaryny, które u zwierząt powodują raka wątroby. U człowieka szkodliwe dawki kumaryny to są generalnie powyżej 10 mg. 10 mg na dobę. A w zasadzie przypuszcza się, że do uszkodzenia wątroby dochodzi powyżej 20 mg na dobę kumaryny.
W pożywieniu nie powinno być więcej kumaryn niż 1/10 mg na kilogram masy ciała na dobę, czyli taki dorosły mężczyzna o masie 70 kg nie powinien więcej spożywać niż 7-8 mg kumaryny. Cynamon typu cejlońskiego zawiera 800 mg kumaryny w 1 kg, czyli w dwóch takich płaskich łyżeczkach do herbaty 10 g jest go około 8 mg i one nie powinny zaszkodzić, czyli 1 do 2 płaskich łyżeczek cynamonu dziennie typu cejlońskiego nie powinno być szkodliwe. Natomiast cynamon typu chińskiego, cynamon cassia, on niestety zawiera nawet 10 razy więcej kumaryny. Najlepiej w ogóle takiego cynamonu nie spożywać. Jeżeli chodzi o goździki, to mają podobne właściwości, dlatego że również jak w cynamonie głównym składnikiem jest eugenol. Jeżeli mamy trudności ze zdobyciem goździków czy cynamonu, możemy zakupić naturalny eteryczny olejek zawierający właśnie wszystkie te związki, o których mówiłem, i dodawać na przykład 2-3 krople tego olejku do herbaty dziennie i również będzie podobny wpływ na zdrowie. Dobrze, moi drodzy, a propos tych pomidorów, o których mówiłem wcześniej, pamiętajmy, że każdy może je sobie wyhodować samemu. Z tym, że najlepszym ogrodnikiem jest zawsze mężczyzna, bo mężczyzna posiada 2 dorodne pomidory i dorodnego ogórka, a kobieta wydeptany trawnik i dziurę po krecie. No więc to wszystko w tym temacie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.